Witajcie! Dziś przedstawię Wam trzy niepokojące historie, które mi ostatnio nadesłaliście. Zaczniemy od kolejnej historii Weroniki, tak jak zapowiedziałam w poprzednim odcinku Paranormalnych Historii Widzów. Gotowi? Wydarzenie to miało miejsce w styczniu tego roku. Przyjechałam na weekend do domu, gdyż na co dzień mieszkam w akademiku. Kiedy kładłam się spać w sobotę, było już naprawdę późno, wszyscy w moim domu spali. Gdy leżałam w łóżku twarzą do ściany, usłyszałam kroki, jakby ktoś chodził po moim pokoju. Sparaliżował mnie strach. Chwilę później usłyszałam czyjś oddech tuż nad moim uchem. Miałam już dość. Za każdym razem, kiedy przytrafiało mi się coś paranormalnego, wolałam się nie odwracać w tamtą stronę i nie patrzeć, żeby nie mieć traumy na całe życie. Jednak tej nocy znalazłam w sobie siłę, żeby zawalczyć o spokój. Odwróciłam się na łóżku tak, że widziałam cały pokój. Nikogo tam nie było. Wtedy mój strach zmienił się w gniew. W głowie wykrzyczałam temu czemuś, co mnie straszyło, że nie wiem, co musiałoby zrobić, żebym przestała się modlić. Od razu też dodałam, że nie ruszyłaby mnie nawet śmierć bliskich, bo wtedy modliłabym się jeszcze bardziej. Po prostu bałam się o to, co może się stać. W niedzielę wróciłam już do akademika i oczywiście tam nocowałam, gdyż w poniedziałek zaczynałam zajęcia. Rano dowiedziałam się, że tej nocy samobójstwo popełniła pewna dziewczyna. Podobno o 5 nad ranem skoczyła z 9 piętra. Sprawa wydawała mi się podejrzana, bo przecież niecodziennie ktoś popełnia samobójstwa. Jako że jestem na kryminalistyce, od razu zaciekawiłam się tą sprawą. Chciałam przesłuchać ludzi i iść do jej pokoju, ale wiem, że nic we mnie wskurała, bo jeszcze nie mam uprawnień. Zrobiłam więc tyle, ile byłam w stanie. Zaczęłam wypytywać moich starszych znajomych. W oczekiwaniu na ich relacje sama również zaczęłam szperać. Znalazłam jej konto na Facebooku. Była bardzo podobna do mnie, nie z wyglądu rzecz jasna. Zdawała się być radosną osobą, która udzielała się w kościele i pomagała innym. Nie miała powodu, żeby skoczyć. Przynajmniej nie na pierwszy rzut oka. Największego i najbardziej piorunującego newsa przyniosła moja koleżanka. Weszła do mojego pokoju i powiedziała, że ma coś dziwnego. Okazało się, że tej feralnej nocy, kilka godzin przed skokiem, dziewczyna poszła do pokoju swoich koleżanek. Chyba je obudziła. Przyszła ściskając w ręku różaniec i powiedziała, że boi się, bo tej nocy stanie się coś strasznego. Zamurowało mnie. Ogólnie podobno kumpele kazały jej iść spać albo coś w tym stylu, bo dziewczyna wróciła do swojego pokoju. I tu pojawia się pytanie, o co chodziło? Jeśli kogoś się bała, to czemu nie zamknęła się po prostu na klucz? Albo czemu nie została u koleżanek? Czemu przychodziła do nich o pomoc, jeśli chciała skoczyć? Ja odebrałam to jako groźbę i przez kilka tygodni, kiedy spałam sama w akademiku, to zakładałam na szyję różaniec. W kilku snach tak robiłam i to mnie chroniło. Na szczęście nic mi się nie stało. Sama nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Zacznę od tego, że pewnego razu spotkałam się ze znajomymi na mini-pikniku. Urządziliśmy sobie wspólne pogaduchy z jedzeniem w samym centrum parku. Rozmawialiśmy i dobrze się bawiliśmy. Czułam, że to mój dzień. Wszystko było pięknie, jednak do czasu. W pewnym momencie spostrzegłam w oddali starszego mężczyznę, który wpatrywał się we mnie nieobecnym, wręcz martwym wzrokiem. Dokładnie pamiętam jego twarz, na której myśl miałam ciarki. Był to wysoki i zarazem drobny starszy pan. Miał lekki zarost, krótkie siwe włosy i wyjątkowo gładką skórę. Gdyby nie jego postawa i dłonie, nie poznałabym, iż jest to starszy mężczyzna. Powiedziałam dyskretnie znajomym, że dziwny facet się we mnie wpatruje. Najpierw się roześmiali, jednak po pewnym czasie oni również poczuli jego wzrok. Postanowiliśmy więc przenieść spotkanie do jednej ze znajomych. Tam dość szybko zapomniałam o mężczyźnie i lekko pijana wróciłam do domu. Pierwsze co zrobiłam, to rzuciłam się na łóżko i zasnęłam. Nad rankiem obudziłam się tak przerażona, że zamarłam ze strachu. We śnie spotkałam dokładnie tego samego mężczyznę, który, identycznie jak dnia wczorajszego, wpatrywał się we mnie nieobecnym wzrokiem. Wystraszona zadzwoniłam do przyjaciółki, która stwierdziła, że zwyczajnie za dużo wypiłam. Ja jednak upierałam się, że jestem kompletnie trzeźwa,
a jego widok przyprawił mi o niespotykane dotąd dreszcze. Po południu w pracy, pracuję jako kelnerka w restauracji, nie szło mi zbyt dobrze. Miałam kompletnie rozwalony dzień. Wieczorem, gdy wracałam z drobnych zakupów, dostrzegłam tego samego mężczyznę, który tym razem przechodził przez przejście i szedł w moją stronę. Przerażona przyspieszyłam i czym prędzej wbiegłam do domu. Tam zamknęłam się, zasłoniłam rolety i zapaliłam wszystkie światła. Nie wiedziałam, co robić, czułam się obserwowana i osaczona. Po raz kolejny zadzwoniłam do przyjaciółki, jednak tym razem nie odebrała. Było już późno, a ja zmęczona powoli szykowałam się do snu. Mniej więcej przed 12 w nocy ktoś zapukał do mych drzwi. W głowie zobaczyłam obraz tego przerażającego starszego mężczyzny i przeszły mnie ciarki. Trzęsąc się, zbliżyłam do drzwi i wyjrzałam przez oko Judasza. Nie myliłam się. To był on. W tamtym momencie byłam kompletnie sparaliżowana. Nogi się pode mną ugięły i usiadłam na podłodze. Nie wiedziałam, co robić, więc doczołgałam się do salonu po telefon i zaczęłam dzwonić po wszystkich znajomych. W końcu jeden z moich kolegów odebrał. Powiedziałam mu, co się dzieje, a ten obiecał, że jak najszybciej przyjedzie z pomocą. W tym momencie usłyszałam otwierające się drzwi. Gdy patrzę na to z perspektywy czasu, mam wrażenie, że ten dźwięk wytworzyła moja wyobraźnia, jednak nie jestem tego pewna. Nie pamiętam, co się później wydarzyło, ponieważ straciłam przytomność. Wiem jedynie, że doznałam niespotykanego dotąd realistycznego snu, gdzie ktoś dotykał całego mojego ciała. Słyszałam również męski, głęboki głos, który o dziwo mnie uspokajał. Co to było? Nie mam pojęcia. Później obudził mnie dzwonek do drzwi. Tym razem był to kolega. Otworzyłam mu i stwierdziłam, że coś musiało mi się przyśnić. Podziękowałam mu za fatygę, oddałam pieniądze za zmarnowane paliwo i poszłam spać. Od tamtej pory zdarza mi się rozmyślać o tamtym mężczyźnie i śnie. A co jeśli był to mój przodek? Ta myśl mnie uspokaja, dlatego właśnie się jej trzymam. Moja historia rozpoczęła się stosunkowo dawno, jednak nigdy wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z jej powagi. Przez większość mojego życia nie byłam zbyt wierzącą osobą. Zazwyczaj trzymałam się z daleka od tematów paranormalnych, gdyż głębsze myśli o nadnaturalnych bytach mnie przerażały. Po śmierci bliskiej mi osoby zaczęłam szukać w sobie Boga. Było mi ciężko, bo nie mogłam pogodzić się z brakiem dowodów. Rozmyślałam o tematach metafizycznych. Często czytałam o życiu po śmierci, aby jakoś uśmierzyć w sobie ból po wielkiej stracie. Wtedy zauważyłam, że komuś lub czemuś bardzo zależałoby udowodnić mi istnienie nadnaturalnych bytów oraz że wcale nie są do mnie pozytywnie nastawione. Pewnego wieczoru czułam ogromny niepokój. Ciągle budziłam się w nocy i czułam przeszywający chłód. Dla spokoju i lepszego samopoczucia postanowiłam założyć medalik z komunii. Nie liczyłam na to, że da mi niesamowitą moc. Zależało mi bardziej na efekcie placebo. Próbowałam sobie wmówić, że medalik da mi spokojnie zasnąć. Jednak w nocy dostałam paraliżu sennego i kątem oka zobaczyłam ciemną, wysoką postać. Światło w pokoju zaczęło wydawać dźwięki przepalania, lecz gdy zamknęłam oczy i odzyskałam władzę nad ciałem, okazało się, że światło jest zgaszone. Chwyciłam szybko za medalik, jednak o dziwo nie było go na mojej szyi. Leżał na ziemi kawałek od mojego łóżka. Nie mam pojęcia, jak się tam znalazł i czy sama w nocy go sobie nie zerwałam. Jednak straciłam władzę nad kończynami i wydawało mi się to niemożliwe. Często zdarzały mi się inne podobne sytuacje. Jednak zawsze próbowałam je wytłumaczyć w logiczny sposób i nie popadać w paranoję. Później widziałam jeszcze kilka razy tę samą postać na ułamek sekundy. Nigdy nie miałam okazji się jej przyjrzeć. Jednak ostatnia sytuacja wzbudziła we mnie najwięcej lęku. Wróciłam do swojego domu po szkole i jak zwykle chciałam wpuścić kota do domu, aby go nakarmić. Zawsze wchodził ochoczo, jednak tym razem wystraszył się czegoś i to tak mocno, że zaczął syczeć i wybiegł znów na dwór. Wołałam go kilka razy, jednak on wydawał z siebie nieustanne, smutne miauczenie. Gdy znów weszłam do domu z ganku, zauważam, że drzwi do pokoju moich rodziców są otwarte. Moją pierwszą myślą było, że przesadza mi pewnie mama zostawiła je otwarte. Jednak zdałam sobie sprawę, że moja matka jest pedantką i zawsze dba nawet o najmniejszy szczegół.
Bałam się tak bardzo, że tylko zamknęłam drzwi, nie zaglądając do środka. Na razie mam spokój i nic mi się nie dzieje, ale bardzo niepokoi mnie fakt, iż moja rodzina także doświadcza dziwnych rzeczy. Kochani, na dziś to tyle. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczna za zostawienie łapki. Ostatnio naprawdę się postaraliście, za co serdecznie dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.